że Ena, aby rozpoczęła dzisiejszy mecz, rozpoczyna w składzie z Oldenzerem, Alia Hitman, z numerem punktu Olena Zandurska, dziesiątką Magdalena Harzek-Kłomniak, 23 Irena Makowicz i z numerem 30. Wyjściowe piątki AZS-u Poznań to wspomniana przeze mnie wychowanka i kapitan naszej drużyny reprezentacji NA AZS Poznań, czyli Kinga Demczur, zawodniczka środkowa, amerykanka Hilsman z numerem 8, Olena Samburska, Ukrainka, oczywiście rozgrywająca z numerem 32 Jasmine Davis i z numerem 10 Magdalena Parysek-Bochniak. Magdalena Parysek jest wychowanką wielkopolskiej drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, TS Ostrowia. Rozpoczęła się pierwsze spotkanie na poznańskim parkiecie. Pierwsza piłka dla drużyny AZS-u Poznań. Przy piłce rozgrywająca Davis, jest podanie do Amerykanki, która oczywiście kończy efektownie puchaczykiem i zdobywają pierwsze dwa punkty poznanianki oczywiście. Co, że w pierwszym spotkaniu i na rozpoczęcie trener Marek Lebiedziński w obronie ustawił obronę strefową, co wykorzystała zawodniczka Ślęzy Wrocław w chwili obecnej skutecznie, rzucające trzy punkty. Zawodniczki Ślęzy Wrocław podwajają teraz Amerykankę, ale ta skutecznie ponownie zdobywa dwa punkty. Ale na zawodniczkę z numerem 33 koniecznie trzeba uważać, ponieważ została przez chwilkę, przez moment sama, ale już dziewczyny dały sobie spokojnie z tym radę. Kinga przy piłce, podanie ponownie do Amerykanki. Przy piłce Olena, Ukrainka, w tej chwili podanie do Kingi. Kinga wykonuje próbę rzutu za trzy punkty, troszeczkę nieskutecznie, ale była też pod dobrym naciskiem w obronie zawodniczki Ślęzy Wrocław. Pierwsze mecze, inauguracyjne mecze, one też troszeczkę rządzą się swoimi prawami. To są mecze nerwów. Prób pierwszych, pierwsze mecze. Kolejne trzy punkty Daria Dobrowolska z narożnika oddane. Ślęza na chwilę obecną wykonała dwa rzuty za trzy punkty i dwa celne. Miejmy nadzieję oczywiście dla poznańskiej drużyny, że równie skutecznie właśnie została oddane przez Irenę Matowicz. Nieskuteczna akcja drużyny Ślęzy Wrocław. Myślałam, że będzie prawie błyskawiczna odpowiedź AZS-u Poznań, ale nie, jednak ustawiają rewelacyjne podanie Amerykanki Davis do wysokiej, jednak ta nie złapała piłki. A odpowiedź Ślęzy za to jest błyskawiczna i dwa punkty z szybkiej kontry zdobywa zawodniczka drużyny przeciwnej. Nieudana próba rzutu za dwa. Dość szybko w tej chwili są przeprowadzane akcje zarówno przez jedną, jak i przez drugą drużynę. Przy piłce jest
zawodniczka z Czarnogóry oddała do koleżanki z numerem 8, z ósemeczką u nas w drużynie, oczywiście Olena Samburska. Aut dla drużyny AZS-u Poznań, nieporozumienie między Oleną a zawodniczką ze Stanów. I punkty niestety na koncie drużyny Ślęzy Wrocław. Dobre rozrzucenie piłki. Mamy mało czasu na wykonanie rzutu, ale zmieściła się w czasie. Olena niestety troszeczkę nieskutecznie. Pytanie do wysokiej zawodniczki ze Ślęzy Wrocław. Numerem 19 Tajsia Ugodenko wykorzystała sytuację, zdobyła dwa punkty. Przy akcji rzutowej była faulowana, w związku z tym będzie wykonywać jeszcze jeden rzut wolny. Skutecznie, w związku z tym na koncie Ślęzy Wrocław trzy kolejne punkty. Ślęza zastosowała zonę press. Ukrycie na całym boisku przyniosło im to rezultat w postaci przechwytu piłki. Piłkę na zbiórce wywalczyła Olena. Była przy tym również faulowana i niestety ta strata dobrze się skończyła dla AZS-u Poznań. Piłka będzie po naszej stronie. Jest zmiana, weszła właśnie pojawiła się Kinga Demczur, wspomniany kapitan, wspomniana wychowanka AZS-u Poznań. Kinga jest zawodniczką, która lubi rzucić i trafić oczywiście z linii rzutów za trzy, ale nie tylko. Miejmy nadzieję, że wykorzysta swoje umiejętności i bardzo ładnym teraz podaniem ukazała się, obsłużyła Amerykankę, zawodniczka z Czarnogóry. Przy piłce Ślęza Wrocław. Dobry rzut z odejścia Sierry Berdik i dwa punkty dla Ślęzy. Na razie mecz przebiega tak troszeczkę punkt za punkt. Ładne wejście. Bardzo ładne wejście Davis. Tak zwane drugie tempo z lekkim zatrzymaniem. W tej strefie troszeczkę teraz było tutaj luki. Zawodniczka Ślęzy Wrocław miała miejsce na oddanie rzutu. Daria Marcinia, która w zeszłym roku reprezentowała barwy Enei AZS Poznań, weszła za swoją koleżankę Ugodenko ze Ślęzy Wrocław. Piłka uderzyła w nogę zawodniczki Ślęzy Wrocław. Piłka jest dla naszych poznanianek, dla naszej drużyny. Nieskuteczna na chwilę obecną. Irena. Ogwizdany faul ofensywny. Z numerem 11 Sierra Bedrick. Drugi jej faul.
decyzją trenera Ślezy Wrocław została zmieniona. Na boisko wróciła właśnie wcześniej grająca z numerem 16. Wcześniej już, przepraszam, z 19. 19 Ugodenko. Jeszcze na chwilę. Mamy 5 sekund do zakończenia akcji. Kinga powinna to skończyć. Tak, świetnie. Równo z Syreną zdobywa dwa punkty. Tak, to jest to, co Kinga potrafiła i potrafi robić do tej pory. Miejmy nadzieję, że do końca meczu dokładnie tak będzie wyglądała jej gra. Marisa Kastanek. Tym razem Marisa Kastanek popisała się skuteczną akcją. Marisa Kastanek jest to zawodniczka, która reprezentuje barwy Ślezy Wrocław już kolejny sezon. W zeszłym roku była skuteczną zawodniczką i chyba jest jedną z tych, które zostały. Piękna asysta ponowna, gdyby oczywiście skończyła Hilsman skutecznie tą akcję. Amerykańska rozgrywająca Davis Jasmine bardzo fajnie widzi zawodniczki, bardzo dobrze rozdaje piłki, aby tylko wykorzystywać takie podania i być skutecznym. Kolejny rzut za 3 punkty. Teresy Palennikowej, zawodniczki Ślezy Wrocław. Czas na żądanie Anei AZS Poznań, żeby zareagować na troszeczkę powiększoną przewagę Ślezy, żeby może uspokoić dziewczyny. Pierwsze, myślę, nerwy już opadły. Gra powinna być za chwileczkę bardziej płynna. Dziewczyny powinny być bardziej skuteczne. Mecz jest ciekawym widowiskiem, jak na inaugurację. Oprawa jest świetna. Kibice, którzy obecnie są na trybunach, otrzymali od Enei, od klubu, od organizatorów specjalne kołatki, specjalne balony do kibicowania. Wszyscy siedzą w niebieskich kapelusikach. Naprawdę świetny pomysł, świetna idea. Warta, myślę, naśladowania i warta powtarzania co mecz, nie tylko na inaugurację sezonu. Mieliśmy zmianę po zmianie stron. Na boisko weszła Monika Naczk, wychowanka Łomianek, zawodniczka, która przez długi czas szkoliła się w Łomiankach, w Szkole Mistrzostwa Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Koszykówki z numerem 77, oczywiście w Ślezie Wrocław. Śleza swoim naciskiem spowodowała stratę niestety zawodniczek Enei AZS. Miejmy nadzieję, że nie będzie to skutecznie rzutem za 3 wykończone i nie jest. Zebrała piłkę Davis. Podanie było do zawodniczki naszej Aleksandry Parzeńskiej, która po czasie pojawiła się na boisku. Został odpisany faul na tej zawodniczce. Aleksandra Parzeńska też przez dłuższy czas była szkolona przez Łomianki, przez drużynę SMS-u Łomianki.
szybkie przeniesienie piłki na drugą stronę. Niestety nie było zbiórki po naszej stronie i kolejne punkty zdobyte przez Ślęzę Wrocław. No, przydałoby się coś odpowiedzi zrobić skutecznego za dwa lub za trzy punkty. Akcję, która przyniosłaby punkty zbliżające się do drużyny Ślęzy Wrocław. Piękne odegranie Davis do King, do, przepraszam, pomyliłam, nie do Kingi, tylko do Ireny Matowicz. Ta odpowiedziała rzutem za trzy punkty. I kolejny przechwyt, również popisuje się tym przechwytem zawodniczka z Czarnogóry. Wejście Davis, jest faulowana, będą dwa rzuty wolne. Po krótkim pobycie na boisku Aleksandry Parzeńskiej powróciła Amerykanka Hilsman. Jasmine, pierwszy rzut nieskuteczny. Do wykonania jeszcze jeden. Miejmy nadzieję, że będzie to celny rzut wolny. No niestety, niestety nie. Przy piłce drużyna Ślęzy Wrocław. Poznanianki nadal w obronie strefowej. A Ślęza ponownie rzutem za trzy punkty odpowiada, tym razem Kastanek. Ona jest znana z tego, że nie może zostać sama, nie może być bez obrońcy. Powinna mieć przy sobie zawodnika w obronie, który będzie miał cały czas rękę przy niej. Teraz niestety odgwizdany faul w ataku, to jest tak zwane obejmowanie. Kiedyś było to dozwolone, niestety od jakiegoś czasu w piłce, w koszykówce kobiet i nie tylko, jest to odpisywane jako faul. Na 17 sekund przed końcem pierwszej kwarty czas jest wzięty przez drużynę Ślęzy Wrocław. Widocznie lub być może 17 sekund chce rozpisać trener Ślęzy Wrocław jakąś akcję specjalną, zagrywkę, która będzie powodowała, że będzie skutecznie wykończona i przy wynikach, przy remisie kontynuowana, czy też używana przez trenera w dalszych rozgrywkach, w dalszych meczach, w kolejnych meczach. Po pierwsze dzisiaj dopiero przecież. Zawodniczki Enei AZS Poznań na te 17 sekund wzięły krycie na całym, co skutecznie też, mam nadzieję, odroczy wykonanie oddania rzutu i opóźni przede wszystkim tą akcję rzutową. Udało się to dziewczynom, zawodniczką, która pomogła w ostatniej fazie skutecznie obronić ten rzut. Jest Dominika Urbaniak, która weszła właśnie przy czasie. Pojawiła się